mind. You wanna leave it all behind. In a world that's turning all the time. Nothing could stop me longing for your eyes. Cześć ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mad Maxa oczywiście. Słuchajcie, tam nam się nie zapisała ta skryjówka tych debili. Najprawdopodobniej dlatego, że musimy wjechać do tego podwymia, czy jakoś tak. Ogólnie chciałem dzisiaj też coś pograć, sobie podkrywać, wiecie o co chodzi, ten teren, te znajdźki i tak dalej, tutaj to wszystko. No i jakieś tam, o, pole minowe chciałem zrobić czy coś. Nie da się, bo mnie cofa do tego momentu, czyli po prostu trzeba tam wjechać. W takim razie, no co nam, nie pozostaje nic innego jak właśnie wjechać. Zobaczmy, co tu będzie. Ja sobie już biorę od razu groty. Lotnisko. Mamy lotnisko, opis oczywiście, jakieś tam pierdoły. No dobra. Rozumiem, że mogę tu wjechać na dół. Złom sztuk 6. Jak ja tu znajdę, to ja nie wiem. No pewnie i tak tych debilów tutaj będzie pełno. Kurde, jakoś nie widzę tego złomu na razie. O cholera, nie lubię tych pułapek, tych debili. Z tym nic nie zrobimy. W ten sposób też nic nie da zrobić. Chociaż? Chociaż, kurde. Żeśmy to ruszyli. Shit. Dobra. Kolejna pułapka. Era jasna. Gdzie my w ogóle jedziemy? Gdzieś do tych podziemi. Zapis, kurde, musiało się ściąć. Norma. Lovely dysk, mój kochany, ukochany. No bank wszystko wina dysku. Mówię wam. Mówię wam. O-o. Dobra. Kuźwa, ja nie cierpię takiego pyrkania, jechania powoli. Bo właśnie jakieś są takie, o. Te pułapki, kurde. Po co to, na co, komu? O. Czekaj. Aha, muszę iść na nogach. O serio? Nie bój się, Champ Kemberi. My lovely friend. I will help you. Dobra. Już bez wygłupów, bo tu coś czuję, będzie się działo zaraz. W ogóle paleta ożyła nagle. Coś mi się to nie podoba. Obserwują, oceniają. Niedobrze. Dobra, zmieńmy od razu. Dobra. Kurde, 6 złomu gdzieś tutaj jest ukryte. Dobra. No ale przecież ich nie może być, Jezus, no nie wiadomo ile, no nieskończona ilość tak tych gości, przecież też bym mógł ich wszystkich wybić, tak, no. Pyk grotami. O luju.
Oluju. No to nieźle. Dobra, pojedziemy tutaj na razie, zobaczymy co tu jest. Może coś tu będzie ciekawego. Tej kurde, gdzie ja miałem jechać? Aha. Cel misji fabularnej, lol. Raz się okaże, gdzieś zjadę, kurde, nie będę mógł w ogóle wyjechać, no ale okej. Ups. Ja pierdzielę, jak to w ogóle wygląda, masakra. Czekaj, czekaj, wróć, wróć, wróć. Tu jest jak gdyby wyjazd stąd, tak? Czyli tędy przyjechaliśmy. No dobra. Czyli żeśmy się wrócili, tak? No to co, zapierdzielamy z powrotem. Żaden problem. Chyba oleje, kurczę, ten cały złom tutaj. Bo i tak pewnie nie znajdę wszystkiego. I tak, więc nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens eksplorować tutaj coś. To jest strasznie duży ten teren. Nie wiem, tutaj jest wszystko pozamykane. Nie mam pojęcia, gdzie ten złom może być, gdzieś na końcu, może być cały złom gdzieś na początku był, nie wiem. Szczerze nie wiem. Co to kurde, to się zawaliło? Nie. Albo tak nawiało tego piasku. Jak on w tym brodzi, masakra. Aha, splądrowane, dobra. Spoko. Chyba ważna informacja, czyli tutaj raczej nie będzie żadnego złomu. No, droga bez końca. Tak by się wydawało. Światełka. Czy ja tutaj mogę przejechać, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, dobra. Dotrzyj do żarówek, czyli mamy tutaj iść, okej. Co to za jakieś wzdychnięcie było tej? Nie podoba mi się to, no ale cóż, no musimy iść, tak? To się ruszyło. Latarki, no ja wiem, wiem, wiem. Tam jest złom. Tu jest złom, dobra. Nawet kible jeszcze zostały, lol. Tutaj złom wisi. Ja pierdolę. Jakie dźwięki w ogóle tej.
Kurwa. Tu resztki samolotu, tutaj ten. No nie wierzę. Tutaj terminale, kurde. Ciekawe, gdzie ten złom następny, kurde. Fajnie by było znaleźć w sumie. O, jest następny. Znak tych debili też jest. Pas jest pełny. Okej. Ale nam nie potrzeba. O kurwa. Nam nie potrzeba tego. Wody. Chyba to się przerodziło w tym momencie taki zajebisty horror. Jak ja miał gdzieś tak iść jak Max, to bym się chyba osrał w tym momencie. Masakra. O, widzę, są, dobra. No dokąd, kurde? No pewnie w zasadzkę nas chce gdzieś wprowadzić. Dobra, mamy splądrowane. Jest dwojga złego, fajnie. Kurwa jego mać. Wyszło. Pieprzone manekiny, wypierdzielać, kurde. Frajerzy. Straszyć, kurwa, będą. Ten idiota nas gdzieś chce, kurde, w malin wpuścić. Ja to wiem. Zaraz się pewnie drzwi zamkną. O! W kieszeń schowałeś to? Serio? Fuck. Wiedziałem! Wiedziałem, że się drzwi zamkną! Wiedziałem! Kurwa jego ma... Co się dzieje? No, mówiłem, że zasadzka... No, świetnie! Masakra, masakra. Tych to my nie lubimy. Ja ich nie cierpię. To są najgorsi, kurde, TT. Najgorsi przeciwnicy. Dobrze, mam furię teraz. Ten też dostał furię, ale nie zdążył. Dobra. Dobrze, tą furię teraz mam też długą, kurde, to nie muszę się przejmować tym, że mi szybko ucieknie. O, wszedł idiota. O ty, kurde, gnojku. Okej. Frajer pieprzony. Rozwalimy mu tarczę. Zegzekwiutujemy go i zarąbiście, dobra. Ja sobie wezmę jeszcze broń jakąś, bo to kurde, coś czuję, że to nie koniec. No ale ja tędy nie zejdę przecież. Widzicie, ile ich tam czeka? Ciekawe, czy bym sobie z nimi wszystkimi dał radę tego. Dobra, zabijemy tego. Ich coraz więcej, więcej, więcej. Nie wiem, czy tu jeszcze będą szli jacyś. Ale ich jest naprawdę sporo. Czekajcie, trzeba się kurde ulotnić stąd jak najszybciej. Byli ich, nie ma.
No dobra. O kuźwa, ale oni teraz wyskakują z tego. LOL. Z ziemi debile wyskakują, nie? O, fuck. Nie no, uciec stąd uciekniemy. Damy sobie radę, to jest easy, jak myślę. O fuck. Czemu ten debil tam ucieka? Z chęcią ich pozabijam, kurczę. LOL, tego się nie da. LOL, oni są niezniszczalni. Ci, co coś tutaj w nas rzucają. Jakieś te mołotowy. Tu jest lipa, bo tu kurde. Auto nie chce jechać. Nice. Fuck, nie widziałem, gdzie jadę nawet. Dawaj, 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 Max, kurde. Fuck. Coś oni są za słabi. Ci, co jeżdżą na powierzchni, jakoś mocniejsi, kurde, są. Dajesz, dajesz, dajesz. Wow! No proszę, jeszcze nam dostarczyli złomu, spoko. Mam nadzieję, że Gnojka zabiłem, bo nie chcę mi się z nim znowu użerać. Nie wiem, czemu to się nie zapisało w ogóle. Max się zaciął, patrzcie. Okej. Dobra. Trzeba będzie wrócić teraz. O, wy coś macie. No, ale tam w środku nieźle, nieźle, kurczę, nieźle. Słuchajcie, mamy tutaj jeszcze coś. Pierwszy punkt mamy jakiś oznaczyć flarą. Ja bym spróbował jeszcze tutaj pojechać i to zrobić. Bo to jest naprawdę blisko na tym terenie. No, po co jeszcze raz gdzieś tam jechać? Ważniejsze, że mamy misję fabularną ogarniętą, jedną przynajmniej. Już od dawna nie robiliśmy tych misji fabularnych, nie? Nie będę zbierał oczywiście tych punkcików, bo to nie ma sensu teraz. Ja to sam gdzieś tam w któryś dzień zrobię, jak będę miał czas. Dzisiaj miałem czas, no i nic z tego nie wyszło, tak? Czasami też tak bywa. Ale porąbane, kurde, nigdy jeszcze tak nie miałem, że musiałem zrobić misję w Mad Maxie, bo nie mogłem nic innego zrobić. Bez sensu, kurde. Tutaj mamy w ogóle jakiś pierwszy cel do oznaczenia. No właśnie, pierwszy punkt. Dobrze, mamy pierwszy punkt. Okej. Okay.
Drugi punkcik. Drugi punkcik mamy tutaj. Żadnej szybkiej tej nie ma, nie? Oczywiście, że nie. Czekajcie, tutaj trzeba będzie jakoś tak mniej więcej, chociaż nie, nie da się. Nie da się zaznaczyć, bo to jest na tych tutaj piaskach chyba i dlatego. No lipa. Chwilę to potrwa, bo on się kurde kopie w tych piaskach. Nie chce auto jechać niestety. Ja mu się w sumie nie dziwię. Zajebiście to wygląda, nie? Się kurwa kopci. Kuminy. Oluju, dajesz, kurde, przecież z górki, no. Już bez przesady. Fajnie to wygląda. Jak się, kurde, człowiek powraca, zobaczy ten teren. Naprawdę zajebiście to wygląda. Na tym całym tle tutaj widać tylko tą wieżyczkę i te kominy palące się. Świetna sprawa. Okej, to tu. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. O fuck, jak mnie wystraszył koleś. Idiota. Dobra, oznaczmy. Zobaczymy, czy jeszcze jeden. Dostań się do trzeciego punktu. Zbadaj stamtąd okolicy za pomocą swojej lornetki. Czyli tutaj. Oh my god. Serio? Już lepiej by było, kurde, mać drogą pojechać. Tu jest droga. Ja wrócę na drogę, bo drogą przynajmniej można się rozpędzić. A tak to brodzę, kurde, w tym syfie. Tym sandzie chciałem powiedzieć, kurwa, piasku. No, nie chcę jechać. O, to właśnie chodziło. Teraz, no, można jechać, dobra. Zrobimy jeszcze ten punkcik, wrócimy się, oddamy misję główną. I zobaczymy, co będzie next. Czyżby wyścig? W sumie możliwe. Niby dzięki temu, kurde, macie tym żarówką miał nas wpisać na ten wyścig. Więc może być. Kurwa, mać, jak to daleko. Pierdziele. Są flary. Dobra, tutaj skręcimy zaraz. A to rura. Yeah. Lornetka. Czekajcie, przybliż oddal. A gdzie jest druga flara? No jest tutaj. O, jest coś tej. No tego to ja nie widział. Kościół. Lol. Dobra, zobaczmy, co to jest. Może to chodzi o tego debila, tego, co tam zdradził, tego.
tego podpalacza, palacza, spaliniacza. Wiecie, o co chodzi, o kogo? Jest wejście. Nawet jest wejście, dobra. Krypta z jedzeniem, oho, dobra. Okej. Świetnie, musiał spaść. Złom aż 13, o ja pierdzielę. No spoko. Pozbierajmy cały ten złom, kurczę, bo to warto. Strzępki nawet są jakieś, proszę bardzo. No, najwidoczniej. Okej, czy coś jeszcze tu mamy? Raczej nie, dobra, co tutaj jest? Oj, chyba się coś przewróciło. O, weź to, kurde, otwórz. Dobra. 7 na 13. Tam coś jest, zobaczmy tutaj. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, idziemy tutaj. Kurde, w dół jeszcze idziemy do katakumb, ja pierdzielę. I musi być oczywiście taka muzyka, nie? No bo to jest norma. Po co dać jakąś normalną muzykę? Lepiej taką przerażającą. 9 na 13. Fuck. Wcale żeś mnie nie pocieszył tym. Chociażby tak. Oczywiście, że podziałało. Czemu miałoby nie podziałać? Nie lubię takich wyjść, kurde, że na lewo i na prawo coś jest. Zawsze się, kurwa, pamiętam, w grach bałem wychodzić w takie uliczki, w jakichś horrorach przeważnie, nie? Dobra, mamy tego, ile? 11, to jeszcze 2. Kurwa. Mać. Latareczko kochana, nie rób mi tego więcej. Kurde, aż mi w gardle zaschło normalnie. O luju. Czyżby to było żarcie? O kurde. Patrzcie, ile tu jest żarcia. Ja pierdziel. To jest jakaś masakra normalnie, ile tu jest żarcia. Patrzcie. I te pewnie wszystkie puchy to też żarcie. No dobra. Musimy się jakoś wydostać. Pewnie innego wyjścia nie ma. Więc zapewne ta sama droga. What the fuck? Kwa. Co to jest? Coś darło mordę. A to wy? Kurde.
Myślałem, że to coś poważniejszego od tej, kurde. To tylko debile. Tę tarczę rozwalimy. Oż ty kurde, jaki on jest cwany, widzę. Pieprzone cwaniaczki. No nie wierzę tej. A bo on ma jeszcze tarczę, kurwa. Serio? Skąd ten idiota ma tarczy jeszcze tyle? Dobra, przebicie to już po tobie. Franca. To idioci. Dobra, ludziska, czyli udało nam się zrobić też misję poboczną, jak gdyby. Fajnie, fajnie. Ale jak oni w ogóle ryja zaczęli drzeć? Kurde, ja myślałem, że to jakiś, nie wiem, bestia się jakaś tam obudziła. Jakieś duchy, czy chuj wie co? Dobra, oznaczmy teren. No i tyle. Zarąbiliście. Dobra, misja na pustkowiu ukończona. Chleba naszego. Projekt farmy czerni dostępny w twierdzy z bojówki. Pewnie mamy to. Czy możemy coś tutaj w ogóle w warsztacie ulepszyć w aucie? To mamy full, tu mamy full jak na razie. Zbieramy pomału, zbieramy. Tak jakby kurde nic nie było. Oprócz czego? Oprócz kół. Misja na pustkowiach. Odblokowuje. No dobra. Tu mamy wsio. Kolejny grot. Jak najbardziej. O! I ten żeśmy odblokowali od razu. Patrzcie. 1800. No to już wiemy co następne kupić. To by się też zdało w końcu zrobić. Dobra. Czy możemy zrobić szybką podróż? Tutaj. Możemy. Spoko. Dobra, koniec. Słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie łapce w górę oczywiście. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Trzymajcie się, hej!